Pole Miejskie numer 2 otrzyma za chwilę imię Doroty Gellner. Dorota Gellner jest to wybitna polska pisarka, autorka wierszy dla dzieci, piosenek. Wszyscy na pewno znamy utwór Zuzia, lalka nieduża, czy piosenkę o jamniczku, czy piękną piosenkę Podajmy sobie ręce. To jest właśnie ich autorka. Chcieliśmy, żeby patronem przedszkola była taka osoba, której teksty niosą w sobie jakąś wartość i dydaktyczną, i wychowawczą. Pomysł wziął się tak naprawdę od rodziców, dlatego że była jedna to z propozycji wrzuconych do takiej specjalnej skrzynki przez rodziców. Potem odbyło się głosowanie i cała społeczność zdecydowała, że będzie to najlepsza osoba na patrona przedszkola. Ja uważam, że to są moje największe nagrody. Największą moją nagrodą jest Order Uśmiechu, bo jest to nagroda też przyznawana na wniosek dzieci. I właśnie to, że mogę być patronką, że jest mi to dane, jestem bardzo z tego dumna, bo jest to po prostu odpowiedź czytelników na to, co piszę. No przede wszystkim uznanie jakby nauczycieli. Ja po prostu bardzo kocham to, co robię i chyba po prostu sercem piszę. I może dlatego dzieci tak to odbierają. Nie wiem. No jest w moich utworach bardzo dużo humoru, na pewno, ale też wiele utworów jest bardzo lirycznych, opowiada o różnych emocjach, uczuciach. Niektóre wzruszają, niektóre bawią. No myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w tych utworach, również dorośli, którzy się nie nudzą czytając, więc to jest też dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj mamy okrągłą 70. rocznicę powstania przedszkola numer 2. Jest to w tej chwili najstarsze przedszkole w Legionowie, które tak naprawdę wypuściło ze swoich murów bardzo dużą część naszych legionowian. No, wielkie tradycje, wielka historia tak naprawdę. Przedszkole, jak Państwo wiedzą, mieściło się najpierw w budynku przy Jagiellońskiej 47. Dziś jest częścią zespołu szkolno-przedszkolnego numer 2.